Cześć wszystkim! Dziś zajmiemy się kończeniem questa Igły Stogusiana. Jest to ciąg dalszy questów fabulajnych. Aby popchnąć go dalej, musieliśmy dokończyć najpierw questy takie jak Kulbaka, Gopnik i Leokady. Skoro mamy już komplet, wracamy do Trinu. Jak pewnie pamiętacie, rezyduje ona w obozie Tajniczyków, więc nie jest to daleka eskapada. O ile mój komputer nie odmówi współpracy, a to sieć jest dołgenającym nie lubi. Dobra, no to wchodzimy do obozu. Biegniemy kawałeczek w dół. Rozmawiamy z Trinu i zobaczymy, co nas spotka. Jeśli masz mi coś ważnego do powiedzenia, słucham. W przeciwnym wypadku nie zawracaj mi głowy. Możemy porozmawiać? Tak, chodźmy do namiotu. Przytakujesz. Jesteś. Jakieś wieści? Dowiedziałem się więcej o zaginięciach. Więc jest między nimi jakieś powiązanie? Po wszystkich zaginionych zostawał tylko zeszklony proszek. Czyli przeczucie mnie nie myliło. To ta sama sprawa. Jak myślisz, dlaczego akurat oni? Łączyło ich coś szczególnego? Wszyscy interesowali się esencją. Esencją? Na Medę, czyli to on. Nie sądziłam, że posunie się tak daleko. O kim mowa? Czarodziej Tywki. Zamówiliśmy u niego duże ilości esencji, żeby ulepszyć naszą broń. Tywkin cały czas podnosił ceny, ciągle mu było mało. Peter w końcu stracił cierpliwość i go przepędził. Możliwe, że czarodziej odda naszych za złoto? Mam nadzieję, musimy z nim porozmawiać. Jak go znaleźć? Znam jego łącznika, Lani. Pracuje w magazynach Landała na wschodzie. Przez niego skontaktujesz się z czarodziejem. Zapytaj Tywkina o naszych ludzi i czego tak właściwie chce. Tak zrobię. No to biegniemy do Lani. Laniego. Raczej Laniego. Mijamy karczmy, biegniemy dalej. I na rozstajach idziemy do Landała. Nie wieża, nie Skype'a, tylko tutaj. Miał być w magazynie. Pieniądze. Cóż my tu mamy? Lani. Ta, czego chcesz? Szukam Tywkina. Po co? To dłuższa historia. Dobra, pomóż mi z tymi kryształami, to pogadamy. Odwiąż te trzy liny, a ja opuszczę sobie platformę. Niech będzie. Upsik. O, znajdźka. Kmieciu, widziałeś to? Leć po straż. To był wypadek. Morderstwo, nie wypadek. Ty odwiązałeś linię. $875. Co tu się stało? Kto to zrobił? Ten, o, zrzucił skrzynkę na kolegę. Widzieliśmy. To nie tak. On sam kazał mi odwiązać linę. Czyli przyznajesz się. Zabiłeś go? Ale nieumyślnie odwiązałem linę na jego prośbę. Jestem niewinny. Jasne, że jesteś. Liny same się odwiązały.
pójdziesz ze mną, kolego. To się musi jakoś wyjaśnić. Pięknie. Ciekawe, ile tu posiedzę. Gdzie w ogóle jest to cudowne więzienie? Czekałeś cały dzień, ale nikt się nie zjawił. W końcu zmorzył cię sen. No, mamy nowego kolegę. Weź głęboki wdech. Tato? Nie śpiesz się. To ty? Celuj w serce. Nie jesteśmy na polowaniu. Nie jesteśmy nawet w naszym kraju. Serce utoił, synu. Tato! No cóż, to chyba był koszmar. Ale mamy kogoś więcej. Tywki. Witaj. Dalej śnię? Raczej nie. Jestem Tywki. Szukałeś mnie. Szukałem. Co się stało z naszymi ludźmi? Jak to co? Przecież wiecie. Dobrze, że Pedro jest mądrzał i chce spłacić dług. Dług? To ty wyłudzasz od niego pieniądze. To mówi ludziom? Czarodziej wybucha śmiechem. A to ziółko. Słuchaj, dostarczyłem mu esencję i nie zobaczyłem złamanego grosza. Ostrzegałem, co się stanie, jeśli mi nie zapłaci, ale mnie zignorował. Czyli od początku wiedział, gdzie są nasi ludzie? Oczywiście, dobra, tracę tutaj czas. Myślałem, że Pedro chce się dogadać, a ty tylko szukasz swoich. Poczekaj, Pedro nie był z nami szczery. Widzę właśnie, więc może ty mi powiesz, ile chcesz za naszych ludzi. Uczciwy z ciebie facet, doceniam to. 600 tysięcy sztuk złota, za esencję to grosze. Tak, grosze. Każę cię wypuścić. Piękny kraj, Alay. Wszystko tu załatwisz. Nawet więzienie do prywatnych spotkań. Powtórz swoim, co usłyszałeś. Powtórzę. Każdy dzień zwłoki zwiększa dług. Wasi ludzie są moimi gośćmi, a na gościach się nie oszczędza. 2000 sztuk złota dziennie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No to wracamy do Tynu. Jeśli masz mi coś ważnego do powiedzenia, słucham. W przeciwnym wypadku nie zawracaj mi głowy. Możemy porozmawiać w namiocie? Trochę cię nie było. Dowiedziałeś się czegoś? Tywkin mówi, że nie dostał ani grosza. Chce tylko spłatę długu. Co takiego? Niech to szlak. Pedro nigdy się nie zmieni. Przez niego cierpi nasza reputacja. Kto będzie nas teraz traktował poważnie? A kto nas teraz traktuje poważnie, Tynu? Odpowiedz. Widzisz wchodzącego generała. Staje na baczność, ale minę ma cięto. Tywki, dostarczył to, czego chcieliśmy. Chcieliśmy 10 tysięcy flaszek esencji. Dostarczył 2. Z wielką łaską. Ty, Kasteczus, powiedz, jak poważnie potraktowali nas Andajowie? Niezbyt, generale. Za to całkiem poważnie chcieli nas okraść, a Tywkin od początku pluł nam w twarz. A teraz my okradamy Tywkina. Gdzie tu logika? Musimy się z nim dogadać. Musimy pokazać siłę. Tywkin niedługo przestanie nas niepokoić, a nasi wrócą do obozu. Czy dobrze rozumiem, że... Dobrze rozumiesz. Wszystkich, którzy chcą pomóc, zapraszam do latania. Reszta niech nie wchodzi nam w drogę. Patrzysz, jak generał opuszcza nami. Czeka, aż Pedro się oddali. Rzeczy, które zasugerował... Co on sobie myśli? Wierzy, że cel uświęca środki. A ty? Ja również. Liczy się tylko wolny teren. Jeśli pozwolimy sobie na skrupuły, nigdy nie odzyskamy kraju. Przykro mi, że tak myślisz. Gdybyś jednak zmienił zdanie, wróć do mnie. Może znajdziemy inny sposób. Zastanowię się. Pomówmy z Tynu lub z Pety. No mnie jednak bardziej przekonuje Pety. Jesteś. Dobrze. Nie dałeś się zmiękczyć tą ckliwą gadką. Nie zrozum mnie źle, Tynu to dobry żołnierz, ale gdy trzeba podjąć trudną decyzję, brakuje jej jaj. Zauważyłem. Co robimy z Tywkinem?
Jedyne co możemy, trzeba się go pozbyć. Po uprzednim uwolnieniu naszych, rzecz jasna. Nie mogę oficjalnie wydać takiego rozkazu. To musi zostać poza raportami. Piszesz się? Zrobię co trzeba. To mi się podoba. Mam na oku jednego skrytobójcę. Nazywa się Aka. Znajdziesz go w karczmie Lesgaja. Kiedy już weźmie się za czarodzieja, zadbaj o naszych. Zrozumiałe. Przekaż zabójcy ten list. Znajdzie tam wszystko o zleceniu. To tyle. Ruszaj. I tradycyjnie, nie wracaj bez Elia. Rozkaz. No i w tym momencie zakończyliśmy quest. Ciąg dalszy, awantura o pasie, wymaga 30 poziomu. Więc to już chyba wszystko na dziś. Jeśli podobają się Wam moje materiały, zostawcie coś po sobie. Subka, lajka, koment, cokolwiek. Dzięki za uwagę. Za teren.